Chwała naszą Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry, pokój Boży. Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych na tym miejscu, na tym porannym nabożeństwie, też takim zawsze szczególnym, gdy wspominamy śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Też czynimy to, co On nakazał, byśmy to czynili na Jego pamiątkę, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że to, co napisał apostoł Paweł później w liście do Koryntian, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I Bóg, wiedząc o tym, Pan Jezus wiedząc, że to z krzyża możemy czerpać moc, ustanowił też to przykazanie, abyśmy sprawowali tą wieczerzę pańską na pamiątkę, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co On dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i umarł na krzyżu Golgoty dla Ciebie i dla mnie. I abyśmy z tego mogli czerpać moc do zwycięskiego życia w Nim. Abyśmy, gdy dojdziemy do końca, nie musieli być zawstydzeni, ale abyśmy mogli odejść z radością, wiedząc, że idziemy do domu Ojca naszego. Chciałem dzisiaj przeczytać może dwa fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy to będzie z 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Znany fragment, jest to proroctwo o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego cierpieniu, o Jego śmierci. A drugi, też chciałem przeczytać psalm dziękczynny. Kto uwierzy wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagniem na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłem. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdyż złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo, przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światłość, jego poznaniem się nasyci sprawiedliwy. Mój sługa wielu sprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, z mocarzami będzie dzielił łupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Widzimy ten fragment Bożego Słowa dla nas, którzy żyjemy już prawie 2000 lat po tym wydarzeniu. A proroctwo było prawie 600 lat przed tym wydarzeniem. Gdy my dzisiaj patrzymy na to, wszystko się zgadza. Wszystko, co tu napisane, faktycznie się zgadza. Zależne też od tłumaczenia Biblii, w jednym tak, troszkę w innym troszeczkę inaczej napisane. Ale to wszystko się zgadza. I my jako świadkowie, ci świadkowie, którzy napisali i widzieli to, że tak było, i to jest też właśnie to słowo prorocze, które o tym mówi. Kto uwierzy wieści naszej? Po całym świecie dziś jest zwiastowana Ewangelia, ale jednak ludzie tej wieści nie chcą wierzyć. Bo aby uwierzyć Ewangelii, musi być wiara. A współczesny świat robi wszystko, faktycznie Boży przeciwnik, diabeł robi wszystko, aby w ludziach nie było wiary. Zastąpił stworzenie ewolucją, zastąpił wiele rzeczy innymi rzeczami, które Bóg uczynił, prawo zastąpił prawem ludzkim, które faktycznie często jest bezprawiem wobec Boga, aby ludzie tylko nie wierzyli, że jest ten Boży ratunek,
że Bóg objawił swoją łaskę w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość. Gdy czytamy 15 rozdział Ewangelii Jana, wiemy, że On jest tą winną latoroślą, Jezus Chrystus, a my jesteśmy tymi latoroślami, On jest krzewem winnym. I gdy tak myślałem o tej suchej, o tym korzeniu suchej ziemi, myślałem, jaka ta sucha ziemia jest. Może ja przeczytam troszkę o tej suchej ziemi. To jest z listu do Rzymian, 3 rozdział, mówi tak. Jak napisano, 10 werset. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest gardło i gardło. Językiem swoim knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. I w innym miejscu jest napisane, że każdy człowiek jest kłamcą. Tak jest wyglądała ta sucha ziemia już w ten czas. Grzech spowodował to, że ta relacja z Bogiem stała się niemożliwa. A ludzie bez społeczności z Bogiem zaczynają być tą pustynią, zaczynają być tą suchą ziemią. Choć próbują w różny sposób, aby zapełnić swoje serce, ale jednak nie wychodzi. W współczesnym świecie, w świecie rozrywki, w świecie wszystkiego jest tyle samobójstw. Ludzie nie są zadowoleni z życia. Jest tyle depresji. Ludzie nie są zadowoleni z życia, bo jest ta sucha ziemia. I pośród tej suchej ziemi wyrósł Jezus Chrystus. I wszyscy, którzy są w Jezusie Chrystusie, wszyscy, którzy się w Nim znajdą, nie są już tą pustynią, ale są tym wspaniałym ogrodem, gdy tylko trwają w społeczności z Nim. I widzimy tu wiele fragmentów Bożego Słowa. Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na tą suchą ziemię. Jaki jest ten świat? Jacy my jesteśmy bez Boga? Tacy. Ale w Jezusie Chrystusie stajemy się kimś innym. W Jezusie Chrystusie jesteśmy tym urodzajnym ogrodem. Jest napisane właśnie w księdze proroka Izajasza też o tym, że zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. Zamiast pustyni będzie nawodniony ogród. Tak, gdy to uczynił Jezus Chrystus, gdy przyszedł na świat. Ale nie dzieje się to samowolnie. My musimy być w Nim, musimy w Nim trwać. W ten czas nasze życie, jak to by można określić, tak nabiera kolorytów, nabiera tej soczystości, bo tego, czego brakowało, to uzupełnia w naszym życiu Jezus Chrystus. Ale my musimy być z Nim. Dlatego też wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominamy tą wielką łaskę Bożą, którą Bóg okazał całemu światu, że posłał swojego Syna. A Syn zechciał przyjść, aby zbawić, aby nas uratować. Dlatego chcielibyśmy być Bogu wdzięczni za to. Też chciałem przeczytać może psalm na chwałę Bożą. I też troszeczkę o nim powiedzieć. To jest 138 psalm. Jest to wspaniały psalm, który uwielbienie i wywyższenie dla wszechmogącego Boga. Za Jego łaskę, za Jego dobroć. Jest to psalm Dawidowy. O Dawidzie jest mówione, że on był piewcą w Izraelu, że on był tym umiłowanym, że wypełnił całkowicie wolę Bożą, za wyjątkiem Uriasza Chetejczyka, jest napisane, znamy tą historię, ale co w życiu Dawida było to, że potrafił przyznać się do błędu, do grzechu. Potrafił przyznać się. I tak zobaczyłem, że my często chrześcijanie, gdy upadamy, gdy różnie to w naszym życiu bywa, często, tak jak ja kiedyś się złapałem w swoim życiu, gdy wpadłem w poślizg, mówiłem, że to samochód wpadł w poślizg. Samochód nie wpada sam w poślizg. Kierowca wpada w poślizg, który kieruje tym samochodem. I tak jest w naszym życiu. Nie, że ktoś winny, że upadliśmy, ale to wina leży po naszej stronie. I często w życiu chrześcijan jest tak, jak w ogrodzie Eden.
Adam zwalił winę na Ewę. Ewa zwaliła winę na węża. No wąż już nie miał na kogo. Tak? I tak często jest w naszym życiu. Ale Dawid, gdy przyszedł prorok Natan, powiedział mu tą historię, przyznał się do winy. Ja zgrzeszyłem. Ja zawiniłem. I to jest wspaniałą rzeczą. Mówię, to jest wspaniałe i on też pisze ten psalm na chwałę Bożą. Dawidowy, wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągasz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Wspaniały psalm, który mówi o tym, jak to Dawid wysławia Boga. I mówisz z całego serca. Wysławiam. Myślę, że Dawid był szczery i potrafił. My często nie potrafimy z całego serca może wysławiać Boga. Często mamy tam jakiś kącik, często mamy jakiś czas tylko dla Niego poświęcony, jakąś część naszego życia poświęcone. A Dawid mówi z całego serca. I wiem, że człowiek sam siebie nie potrafi. Musi przyjść i prosić, Panie, aby Duch Święty dopomógł uwielbić, dopomógł wywyższyć Jezusa z całego serca w naszym życiu. Mówi też, że oddaje pokłon przybytkowi Twemu Świętemu. Wiemy, że w ten czas obecność Pańska była za czasów Dawida jeszcze w tym namiocie spotkania czy zgromadzenia, tam gdzie była Arka Przymierza. Ale później wiemy, że Salomon dopiero zbudował tą świątynię. Ale my mamy mały dostęp dzisiaj przez Jezusa Chrystusa do tej niebiańskiej świątyni, że możemy przychodzić i oddawać pokłon, cześć i chwałę Wszechmogącemu Bogu. Za łaskę Jego i za wierność. Bo tak faktycznie, gdy rozmyślałem sobie o tym, cóż mam w swoim życiu, co by było moje. Faktycznie zobaczyłem, że wszystko, co mam, jest łaski Bożej. Daje zdolności, daje umiejętności, daje życie. I zdrowie. Powiem wam taką historię. Ostatnio słyszałem z życia zawodowego. Przyszedł tak samo maszynista do pracy. Podjął pracę, to był w Inowrocławiu tydzień temu. Zmienił kolegów, usiadł na lokomotywę. Po 12 godzinach nie wyjechał, przyszła następna podmiana. On już nie żył. Czyli i młody człowiek. I młody człowiek, pełen zdrowia. I nie żyje. Czyli jest ta łaska, że dzisiejszego poranku mogliśmy się tu zgromadzić, że jesteśmy wśród żywych, że On nam okazał tą łaskę i swoją miłość. Bądźmy Bogu za to wdzięczni. I chciejmy być wdzięczni za każdy dzień naszego życia. Za to, co nam daje. Często i różne doświadczenia przychodzą. Często i przychodzi choroba do naszego życia. Ale jak Pan Jezus mówi, jak uczniowie się pytają, mówi, kto zawinił? On czy jego rodzice? 9 rozdział Ewangelii Jana. A on mówi, ani on, ani rodzice, ale aby się objawiła chwała Boża. I często w naszym życiu spotykają nas różne rzeczy, bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu i posyła pewne rzeczy, aby nas oszlifować, pewne rzeczy, aby nas przygotować, aby usunąć niepotrzebne rzeczy z naszego życia, gdy dobiegniemy kresu, abyśmy mogli stanąć przed Jego obliczem, bo On wie, co dla nas przygotował w wieczności. I On chce, abyśmy odziedziczyli to wszystko, co ma. I mówi, że nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Tak, tym żywym słowem Bożym jest Jezus Chrystus w naszym życiu.
I dalej mówi, w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. I każdy z nas mógłby powiedzieć świadectwo swojego życia, że gdy wzywał Pana w różnych sytuacjach, w różnych chwili, Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał i zmienił nasze położenie. I dodałeś mocy duszy mojej. Ale często jest tak, że przychodzą, i będę to wspominał, to ludowe przysłowie, i pewien ksiądz powiedział o tym, mówi tak, w Polsce jest takie przysłowie, jak trwoga to do Boga. Ale mówi, to jest połowa prawdy. Bo do życia ludzi przychodzi trwoga, przychodzą straszne rzeczy, ale do Boga nie wołają wcale. I często my popełniamy ten błąd. Gdy przychodzą różne sytuacje, zamiast przyjść przed oblicze Boże i Panie, i wołać do Niego o pomoc, i prosić Jego, to próbujemy sami rozwiązać te sytuacje, spróbujemy sami jakoś to zrobić w naszym życiu. Zamiast lepiej, przychodzi jeszcze gorzej. Zamiast lepiej, przychodzi jeszcze gorzej. Dlatego mamy te cudowne obietnice. Dawid mówi, w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Czy Dawid różni się czymś od Ciebie czy ode mnie? My nawet jesteśmy w lepszej położeniu. Bo Pan Jezus mówi, że ten największy prorokiem Starego Testamentu był Jan. Największy, chociaż żadnego cudu nie uczynił. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Zobaczcie, kim jesteście. Zobaczmy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Czyż nie powinniśmy być Jemu za to wdzięczni? Czyż Bóg o nas się nie troszczy? Wspaniałe, cudowne rzeczy. Dalej mówi o tym, że choćbym się znalazł w niedoli, Ty zachowasz mnie przy życiu. Gdy wierzymy, gdy ufamy, to Bóg nas przeprowadzi. Niezależnie od tego, jak, gdzie się znajdziemy. Gdy Bóg powie słowo, znajdźcie mi kogoś, człowieka, system, władcę, duchowe, w świecie duchowym, czy diabeł, czy ktokolwiek inny. Jeżeli Bóg powie słowo, kto może to zmienić? Nikt. Nikt nie może zmienić. Jeżeli Bóg powie, że będziesz żył, to nie wiem, co by się stało, będziesz żył. Bo tak rzekł Pan. I tak się stanie. Nie ma takiej mocy, nie ma takiego systemu, nie ma takiej siły w tym współczesnym świecie, jeżeli Bóg coś powie, żeby ktoś to mógł zmienić. Bo On jest Bogiem. Bo On stworzył świat i wszystko to, co Go napełnia. I do Niego to wszystko należy. On jest Panem panującym. Królem królującym. On. Więc ufajmy Jemu. Chciejmy dołożyć w naszym życiu starań, aby nasza wiara wzrastała. Abyśmy coraz bardziej mogli przychodzić i korzystać z ich cudownych, jego cudownych obietnic dla naszego życia. Pan dokona tego dla mnie. I na końcu Dawid wcześniej mówi o tym, że Bóg widzi pokornych, ale też i pysznych widzi. Ale na końcu mówi taką wspaniałą rzecz. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Dawid widział, że jego życie jest, jak później Jeremiasz pisze o tym gancarzu, że tym naczyniem, które Bóg czyni w jego życiu. I każdy z nas jest takim naczyniem, a on jest tym gancarzem i on kształtuje. Naszym prośbą i błaganiem, tak jak Dawida, było, żeby Pan nie zaniechał dzieła, które rozpoczął w naszym życiu. Ale i często jest tak, że gdy my nie dochowujemy wiary, On jest wierny. On jest wierny. On nas błogosławi. On przemienia nasze życie. On wszystko czyni, abyśmy osiągnęli cel. Abyśmy byli tym kosztownym naczyniem do celów zaszczytnych. On to wszystko czyni. Dlatego dzisiejszego poranku, gdy wspominamy Jego śmierć, będziemy wspominać. Gdy będziemy brali ten chleb, gdy będziemy pić z tego kielicha, gdy może oczyma duchowymi będziemy spoglądać na Golgotę, na krzyż, wiedzmy, że On ciebie i mnie kocha,
Wiedzmy o tym, że On chce dobra do naszego życia, ale też chce, aby pewne rzeczy z Twojego i mojego życia zostały usunięte. Też pragnie, abyśmy wzrastali w Nim. Abyśmy swoje oczy nie zwracali coraz częściej może ku światu i oglądali ten świat, ale abyśmy swój wzrok zwracali i ku niebu, ku Niemu i ku temu, który tam mieszka. Abyśmy chcieli i oczekiwali Jego łaski w swoim życiu. Myślę, że to jest wspaniały dzień. Bóg chce błogosławić. Bóg dzisiaj zasiada, gdy czytamy na tronie łaski, bo czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiejszego poranku, gdy czytaliśmy te dwa fragmenty, czytałem te dwa fragmenty, jedno proroctwo śmierci Pana Jezusa Chrystusa, przez które Bóg okazał łaskę całemu światu i dzisiaj okazuje, a drugie ten psalm dziękczynny Dawida i jego, z jego życia płynąca też nauka, że Bóg jest dobry, że Bóg pomaga, że Bóg wysłuchuje. Przychodźmy do Niego i chciejmy wziąć łaskę za łaską do swojego życia. Bardzo łatwo jest korzystać z łaski. To nie jest trudne. Często nam się wydaje, jak wziąć tą łaskę. Bardzo prosto. Przychodzisz i mówisz, Panie, okaż mi łaskę i swoją miłość. Nie daję sobie rady w swoim życiu, w tej sprawie, czy w tej. Czy widzisz, potrzebuję tego, czy potrzebuję innych rzeczy. Proszę Cię o to. I gdy tak przyjdziemy, On okaże nam łaskę i On okaże nam swoją miłość. I może nie od razu często, bo my jesteśmy ludźmi niecierpliwymi, a Bóg w swoim czasie okazuje łaskę i okazuje miłość. I zobaczysz, że to, o co Go prosiłeś, On to uczynił. Bo On jest bogaty w miłosierdzie. On jest, jak czytamy w trenach Jeremiaszowej, każdego poranka na nowo objawia swoją łaskę i swoją miłość. I dzisiejszego poranku chcę Ciebie pobłogosławić na tym miejscu, który jesteś. Chcę Ci okazać swoją miłość i łaskę. Chcę zmienić Twoje położenie. Ale tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Kto pragnie, czy pragniesz łaski Bożej w swoim życiu? Czy pragniesz, aby On zmienił Twoje położenie? Czy pragniesz? Czy też próbujesz sam zmieniać swoje życie? Powiem, gdy sam próbujesz zmieniać swoje życie, efekty będą opłakane. Będą opłakane, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale gdy Chrystus Pan zacznie zmieniać Twoje życie, gdy Chrystus Pan zacznie przemieniać Twoje wnętrze, usuwać rzeczy z Twojego życia, zobaczysz, jak cudowny, jak wspaniały jest Bóg. Wiele można by było mówić, ale jak Dawid mówi w psalmie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Ja mogę mówić, ale to Ty musisz skosztować. Ty musisz spróbować. Można mówić o potrawach, jakie one są smaczne, jakie dobre. Ale jeżeli Ty nie skosztujesz, to skąd Ty możesz wiedzieć, jakie one są dobre, jakie one są smaczne. Dlatego przyjdź dzisiejszego poranku do Jezusa. On będzie Ciebie pobłogosławił. On może, gdy jest ta pustynia w Twoim sercu, zmieni ten żyzny ogród dla Jego chwały. W jednym z tłumaczeń jest zapisane, gdy są te Boże błogosławieństwa w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, a w innym tłumaczeniu jest błogosławieni, którzy uważają się za nędzarzy. Za nędzarzy. A nędza to jest ktoś, kto nie ma nic. Nie ma nic. I potrzebuje, aby otrzymać od Niego. Jeżeli jest taka nasza postawa, że widzimy siebie sami jako nędzarzy, ten czas Pan będzie Ciebie błogosławił. Będzie przemieniał Twoje życie, bo Ty będziesz wiedział, że potrzebujesz Jego łaski, że sam nie dasz rady. Dlatego dzisiejszego poranku chcielibyśmy być wdzięczni Panu Bogu za Jezusa Chrystusa, za to wszystko, co nam w Nim dał, że możemy tak śmiało przychodzić dzisiejszego poranku i wziąć łaskę za łaską do swojego życia. Chciej wziąć. Dzisiaj jest tak jak w hotelach stoły szwedzkie, każdy przychodzi i bierze co chce, tak dzisiaj jest też ręka Pańska otwarta.
przyjdź i weź Boże błogosławieństwo do swojego życia. Amen.